Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję dzięki ojcu, tak i ten, kto się mną karmi, będzie żył dzięki mnie. Jak mnie posłał ojciec, który żyje, a ja żyję dzięki ojcu, tak i ten, kto mnie spożywa, dzięki mnie żyć będzie. Ewangelia według Jana, 6 rozdział, 57 werset. Chrystus jako standard i kamień węgielny. Naszym słodkim przywilejem jest stawiać Pana zawsze przed sobą. On jest naszym wzorem. Tak jak On został posłany na świat, tak i my jesteśmy. Co On przyszedł uczynić? Aby uwielbić Boga, jak żył, przez Ojca. To sprawia, że wszystko jest takie proste. Chrystus jest standardem i punktem odniesienia dla wszystkiego. Nie jest to już kwestia zwykłego dobra i zła według ludzkich zasad. Jest to po prostu pytanie o to, co jest godne Chrystusa. Czy On zrobiłby to, czy tamto? Czy poszedłby tu, czy tam? Zostawił nam przykład, że powinniśmy naśladować Jego kroki. Na przykład mówi o tym pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 21 werset. I z całą pewnością nie powinniśmy iść tam, gdzie nie możemy śledzić Jego błogosławionych śladów. Jeżeli chodzimy tam i z powrotem, aby sprawić sobie przyjemność, to nie kroczymy Jego śladami i nie możemy oczekiwać, że będziemy cieszyć się Jego błogosławioną obecnością. Tu jest prawdziwy sekret całej sprawy. Wielkie pytanie jest właśnie takie. Czy Chrystus jest moim jedynym celem? Dlaczego żyję? Czy mogę powiedzieć, życie, które teraz prowadzę w ciele, prowadzę przez wiarę w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie, jak mówi list do Galacjan, 2 rozdział, 20 werset? Żyję zaś już nie ja, żyje we mnie Chrystus, teraz natomiast żyjąc w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie pokochał i wydał samego siebie za mnie. List do Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Nic mniej niż to nie jest godne chrześcijanina. Biedną i nieszczęśliwą rzeczą jest być zadowolonym z bycia zbawionym, a potem iść dalej ze światem i żyć dla samozadowolenia i własnych korzyści. Tak, biedą i nieszczęściem jest być zadowolonym z bycia zbawionym, a potem iść dalej ze światem, żyć dla samozadowolenia i własnych korzyści. Przyjąć zbawienie jako owoc trudu i męki Chrystusa, a potem żyć w oddaleniu od Niego samego. Co powinniśmy myśleć o dziecku, które dbało tylko o dobre rzeczy dostarczone przez rękę ojca i nigdy nie szukało towarzystwa ojca? Tak, wolało towarzystwo obcych. Powinniśmy słusznie nim gardzić. O ileż bardziej godny pogardy jest chrześcijanin, który zawdzięcza swoje obecne i wieczne życie dziełu Chrystusa, a jednak zadowala się życiem w zimnej odległości od Jego błogosławionej osoby, nie troszcząc się o rozwój Jego sprawy, o propagowanie Jego chwały. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja żyję dzięki Ojcu, tak i ten, kto mnie spożywa, dzięki mnie żyć będzie. Ewangelia według Jana 6,57.